the Polish Heritage Days is an annual festival organized and run under the patronage of the Polish Embassy in London. The idea behind Polish Heritage Days is to promote and celebrate Polish culture, heritage of past generations, and Polish contribution to the cultural, economic, and social life of the United Kingdom. Together with the Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, Polish Centre Wilno Manchester, and artists from Silesian University Art Institute, we're bringing a Polish poster exhibition to the Central Library in Manchester. The theme of this year's PhD and the poster exhibition is the 130th anniversary of the birth of three Polish generals, Władysław Anders, Stanisław Maciek, and Stanisław Sosabowski, who made a significant contribution to the victory of the Allies during World War II and to the strengthening of the Polish community in Great Britain. W ramach tegorocznych obchodów Polish Heritage Days wspólnie z polską organizacją Wilno, która reprezentuje społeczność polską z Manchesteru, przygotowaliśmy wystawę poświęconą słynnym polskim trzem generałom, mianowicie generałowi Sosabowskiemu, generałowi Maczkowi i generałowi Andersowi. Polish Heritage Days są dniami polskiego dziedzictwa, poprzez które chcemy przybliżyć społeczności brytyjskiej trochę więcej informacji na temat historii Polaków w Wielkiej Brytanii, naszej kultury, naszej sztuki, między innymi, tak jak tutaj mamy w tym przypadku, sztukę plakatu, która jest dosyć w dzisiejszej perspektywy istotną dziedziną sztuki, ponieważ przyciąga duże audytoria i na pewno jest tą dziedziną, która patrzy w przyszłość. Co roku Polish Heritage Days mają nadany inny temat. W tym roku, tak jak pan wicekonsul powiedział, jest to trzech generałów. Razem z wykładowcami, doktorantami i studentami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, postanowiliśmy pokazać serię plakatów dedykowanych Polish Heritage Days, dedykowanych trzem generałom i poświęconych również tematyce polskości, kulturze i sztuce. Na wystawie widzimy ponad 50 plakatów różnych autorów. Są to w większości digital print, ale mamy również plakaty, które zostały wykonane ręcznym rysunkiem, malarstwem, zeskanowane i później wydrukowane przez nas tutaj w Anglii. I'm the founder of the Polish Centre Wilno in Manchester. I set it up 3 years ago. I've done Polish Heritage Day now for the past 5 years here in this building, the Manchester Central Library. I'd like to thank the Consul for their support financially. I'd like to thank the Central Library for giving us this marvellous space. And I'd also like to thank Camilla for producing all the artwork for this exhibition that we've put on. It's particularly touches my heart because my grandfather was a soldier of General Anders in the Polish Second Corps and he fought at Monte Cassino, and my father was a soldier of General Maciek, so it's very close to my heart. I'm very keen on promoting Polish history and its heritage and its culture, and if you come to my centre you will see I have portraits of these three generals plus other very famous Polish military people. Very passionate about showing our history. I hope people are interested when they come here. People have been passing by, students asking questions and looking at the exhibition, and I hope people get something from that and find it of interest. Dzień dobry, Aleksander Ostrowski. Ja pracuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Instytucie Sztuk Plastycznych w Cieszynie i reprezentuję wszystkich autorów, którzy prezentują na tej wystawie swoje prace. Dostaliśmy zaproszenie od pani kurator wystawy Kamili Kasperowicz i przepięknego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli w bibliotece z Manchesteru. Prace, które są tutaj prezentowane, były zrealizowane na określony temat, co w przypadku realizacji plakatowych jest pewną trudnością, a powiedziałbym pewnym wyzwaniem, który mam nadzieję udało się wszystkim autorom jakoś tak zrealizować na zadowalającym nas wszystkich poziomie. Dlatego, że wątek jest trudny, bo historyczny. W przypadku akuratnie współczesnych polskich plakacistów no rzadko się zdarza, żeby podejmować takie tematy, które związane są z polską historią i z polskimi bohaterami, którzy
przez II wojnę światową nie tylko stają się znaczącymi, czy stały się znaczącymi postaciami polskiego dziedzictwa. Więc myślę, że ta wystawa w takim miejscu jak biblioteka jest szczególna. Dla nas jest to wielkie wyróżnienie, że możemy tutaj swoje prace pokazywać, biorąc pod uwagę zakres oglądalności ze względu na charakter tego miejsca przepięknego. No i tak jak mówię, jeśli to jest biblioteka, do której przychodzą tacy, a nie inni ludzie, złaknieni, że tak powiem, wiedzy i przy okazji mogą zobaczyć jakąś cząstkę Polski, to jest to przemiłe dla nas, że mogliśmy tutaj sprostać zaproszeniu. Ważne dla nas było, aby przedstawić też mały kontekst wystawy, także mamy plakaty historyczne, wojenne i to wprowadza następnie widzów do krótkiego opisu o trzech generałach, a następnie pokazujemy te nowoczesne interpretacje plastyków artystów z Polski, za co chciałabym Ci serdecznie podziękować. Ja chciałem jeszcze dodać, że polski plakat jest szczególny, taki mam na myśli, jako traktowany jest w jakimś sensie jako pewien fenomen światowy. To znaczy się mówi się o tak zwanej polskiej szkole plakatu, a nawet bardziej jest to zagęszczone w sensie śląskiej szkoły plakatu, dlatego że zarówno w czasach głębokiej komuny, stalinizmu i później czasach też równie trudnych, wielu artystów poprzez plakat promowało pewien sposób myślenia. Czyli było to, plakat jest takim rodzajem takiej działalności plastycznej, która daje szansę zamanifestowania czegoś drogą pokojową. I to jest niezmiernie cenne, czyli to jest taki, plakat jest taką walką pokojową, tak paradoksalnie, czyli daje możliwość wypowiedzi i ustosunkowania się do wielu problemów współczesnego świata i nie tylko, a jednocześnie jest to podane w sposób niezmiernie interesujący pod względem plastycznym. No i ze względu na tą inność plakatu polskiego w latach 60. w zderzeniu z plakatem światowym, który był, mamy to miano fenomenu polskiej szkoły plakatu. I to jest, to jest takie ciekawe, dlatego że to była w tamtych latach jedyna możliwość wypowiedzi, właśnie pokazania pewnego problemu, rozwiązania pewnych, wskazania na pewne problemy, bo słowo mówione często kończyło się aresztowaniem na przykład, natomiast plakat gdzieś tam krążył jako rodzaj takiej manifestacji, tak jak mówię, sposobu myślenia, w sposób łagodniejszy, aczkolwiek bardzo skuteczny. Na zakończenie powiem, że doszło nawet do takich sytuacji, że fragmenty werbalne plakatów zaczęły funkcjonować w społeczeństwie jako rodzaj powtarzanego sloganu. Także to świadczy o tym, jaka jest mocna siła plakatu, oddziaływania w ogóle plakatu w kontekście twórca, odbiorca i ten przekaz taki, o który przecież chodzi w sztuce, bo to jest zawsze komunikat, nie? To nie ulega wątpliwości. Tak, tym bardziej cieszymy się, że ten rodzaj sztuki, ten rodzaj komunikatu jesteśmy w stanie zaprezentować tutaj w społeczności brytyjskiej, w Manchesterze, Polakom, w bibliotece centralnej na St. Peter's Square. Mówiąc, Polacy kochają plakat. Mnóstwo twórców, jest mnóstwo kolekcjonerów też, także ja sam kolekcjonuję. Mam około 1000 plakatów polskich. Nawet mi się kiedyś marzyło, żeby zrobić, bo to nie są mojego autorstwa, tylko to jest moja kolekcja, żeby pokazać polski plakat muzyczny, filmowy, właśnie w takiej przestrzeni lat. Pomysł na wystawę, dziękuję bardzo. General Stanisław Sosabowski was a Polish general in World War II. He fought in the Polish campaign of 1939 and at the Battle of Arnhem, Netherlands, in 1944 as commander of the Polish 1st Independent Parachute Brigade. General Władysław Albert Anders was a general in the Polish army and later in life a politician and prominent member of the Polish government in exile in London. Lieutenant General Stanisław Maciek was a Polish tank commander of World War II, whose division was instrumental in the Allied liberation of France, closing the Falaise pocket, resulting in the destruction of 14 German Wehrmacht and SS divisions. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV. Welcome.